Jak to miło popatrzeć, jak Radzio coś robi. Co prawda zdarza mu się to raz na ileś tam zasiadek. Ale zakanek pierwszy raz gotuje. Nie, ale to Robert musi nagrać, jak Tomek gotuje, bo to jest bardzo rzadki widok, nie? No słuchajcie, mamy tutaj zasiadkę na ciepieniu. Super kolegami. Mamy stanowiska z 16 i 17. 4 dni nad wodą. Póki co łowimy tylko leszcze. W zasadzie ja jeszcze nie złowiłem, ale już koledzy już mają połowione leszcze i czekamy na karpia. Przeławiamy leszcze. A, przeławiamy je, no. A w międzyczasie szykujemy sobie zakąskę. Ale zobaczcie, jaka pogoda. Dzisiaj mamy październik, który? 29, tak? 29 październik, jak jechałem, to było 16 stopni. Teraz jeszcze słońce wyszło. No jest tak ciepło, że w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, no, to mieliśmy 5 stopni, woda 5 stopni, jak mnie Radek lał, to normalnie aż mi kręgosłup drętwiał. Jajka się zrobiły takie. Takie? Ej, no. To tak od serca Radek, tak idealnie to chwilę za ten powolutku, nie? Ach, nie, film jest dobry. Kurwa, przestali już lać! Ale to wtedy nie było złośliwe, w ogóle. Nie, bo tu wiaderko ja na jego lana pracę 30 sekund, no, i tylko to powiedział, żeby przestać, ale... i wtedy szybko to kilo. Ale wtedy było strasznie zimno, jak staliśmy tak w klapkach, to ja pamiętam, że mi nogi przymarzały do ziemi. Zimno było. A teraz to jest dzień do nocy. Myślisz, jeszcze ten grzejniczek i było jeszcze chłodno, nie? Tak, do, no ale ten grzejniczek to wiesz, on tylko tyle tam 2, 3, 4 stopnie ci podwyższy w tym namiocie. Nie wiadomo, jaki grzejnik by był, mieliśmy drzwi otwarte szeroko cały czas i będzie zawsze. Wiesz, że tu nic dużego nie podłączysz, także coś było małego, ale nie o to chodzi. Ważne, że była atmosfera. A my atmosferę potrafimy sobie zrobić, jak się jest super. A tu pani wygląda grunt, nad wodą. Tak jest. Para idzie z tego. Jak jest dobre towarzystwo, fajni koledzy, to wszystko wytrzymamy. A jeszcze zapomniałem, tu przyszedł główny organizator tego kociołka tutaj, pan Tomasz. Się cieszy, odwrócił. Tak. Coś trzeba jeść. Włożył tam 4 rodzaje mięsa, czyli tak była szczurzyna, myszyna, kurzyna i co? Kawałek palca sobie ukroił. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie chłopaki palą. Dobra, do zobaczyska później, Narka. Mieliśmy teraz pierwsze branie karpiowe u Radzia. Idzie karp pełno łuski. Seba tu czekał z podbierakiem. Będzie ładny. Ładny będzie. Ty poczekaj, daj mi wodery. Seba, ale nie brudź mi podbieraka, proszę. Trzymaj. Muszę wypiąć go. No ten tak półtorówka. Uwaga. Uwaga. O, nie puścił. Nie, to za ciężki. I kolejny leszcz. Dziękujemy. Zobaczcie.
30 październik. Rano miałem branie, złowiłem leszcza w samej koszulce. Już mamy godzinę chyba 9 czy 8. Czy 8, bo zegarki przesunięte, tak. 8 godzinę, a jest tak pięknie. Słoneczko, cieplutko. Ojej, mówię wam. Ale ryby nie biorą. Na całej wodzie jeszcze nie ma karpia. I proszę bardzo, nasz radio kucharzy. Dzisiaj na śniadanko mamy kiełbasę. No pięknie jest. Potem coś jeszcze pogadamy. Na razie zjemy i zastanowimy się, co tu robić. Kolejne leszcze zameldowały się na macie. Ale ponieważ mamy trochę wolnego czasu, to prezesunio tu Tomasz robi przepony. Także za chwilę zobaczycie, jakie mamy tu poszykowane przyponiki. Narka. I mamy kolejne branie u Radzia. Godzina 12:15. Nie reklamujemy niczego. Cofnij się. Powiedz Radzio, że kulka własnej roboty. Radzio, powiedz. Kulka własnej roboty, powiedz. Tak było. No. Ale zobaczcie, co się dzieje. Tafelka na całej wodzie. Teraz taki kapuśniaczek zaczął padać. Temperatura ile będzie, Krzysiu? 15. No, przynajmniej, nie? Jest ciepło w cholerę. Wszystko pięknie wykończone. Tu leszczyka. 14 stopni. No, 14 stopni. Ale jak nie ma wiatru, także jest ciepło. Fakt jest faktem, że sekcja płociowa robi robotę. I zaraz zobaczymy. Będzie karp pełnouski tutaj. Jest jak krąży. Jest już, pokazał się. No, proszę. Mętnooki jest. Kilogramówka jest. Proszę. Idealnie cięty. No jest, patela. O! Ale ma grube łuski tej. No, jest. Ty ma tak... Taka wysypka jak natarło, nie? No. Mhm. Już natarło się szykuje po prostu. Bez maty? No tak, bez maty trochę lipa, ale... No. Ale dobra, delikatnie, spokojnie leży, się nie obetrzy, nic mu nie będzie. Radio, a buzi mu daj. Daj buzi. Weź to. Daj, na szczęście. Dobra, dawaj, no. Ale pa, ma taką wysypkę, nie? W dobrej kondycji. I wrócił w dobrej kondycji do wody. Dobra, Darka. No i kończy się druga doba już na ciepieniu. Zobaczcie, co to jest. 30 październik. Tafelka. Cieplutko. Nadal ryby nie współpracują. Co prawda są trzy ryby. Jedna padła tam na czwórce. Jedna ryba padła na 11. I teraz tutaj nie tak dawno padła na 14, czyli suma summarum przez cały ten długi weekend padły trzy karpie i to nie za dużo, także o, tu się wszystko pozwijało. Tam już ostatni samochód odjeżdża teraz czwórki, ale jedna osoba przyjechała na siódemkę, także powiedzmy siódemka, ósemka, dziewiątka, jedenastka, dwunastka, nie ma nikogo. 13 nie ma nikogo, 14, 15 jest, 16. No i tutaj Tomek z Krzyśkiem 17, 18, Seba już pojechał. Także już trochę stanowisk jest pustych, także dzisiejszą noc będzie trochę mniej żarcia w tej wodzie. Także może coś w końcu weźmie. Dzisiaj mieliśmy dużo spławów, znaczy my nie, ale tutaj chłopacy z 14, z 15, o, w tych rejonach mieli kupę spławów, no i jedną rybę dostali. Ja niedługo będę przewoził dwie wędki, bo wiadomo, już dzień jest trochę krótszy, dochodzi godzina 14.
i trzeba będzie powywozić wędki i zobaczymy. Jeszcze dwie noce przed nami, może coś uda się złowić. Miejmy nadzieję, że te dwie noce, które zostały przed nami, pozwolą nam złowić jakiegoś karpia, bo na razie mamy same leszcze. Ja miałem dzisiaj jednego, Radek miał dwa, Krzysiek miał jednego, Tomek miał jednego, odjechał z siódemki Wojtuś miał dwa w nocy, ogólnie chyba dziewięć złapał czy coś tam, no napierdzielił, ale karpia też nie miał, także miejmy nadzieję, że w końcu jakiegoś karpia tutaj dostaniemy. Na razie, trzymajcie się. O, idzie Robert. Ale. Ej, Robert, ty widzisz, że tu jest full kultura, nie? Trzeba buty ściągać. Nie, tu nie ma. Dlatego ja nie wchodzę. Bo Krzysiu to Menda nie chciał wejść, nie? Mój, bo wywozi, no. Ej, milordzie, czy drzwi zamknąć, czy zostawić otwarte można? Krzysiu to jest tutaj najbardziej pracowita osoba. Najbardziej pracowita osoba z nas wszystkich. On cały czas biedny tyra. Coś to robi, a nie. Chodź, zakanek. Co on tutaj kombinuje? Co on tu ma za przyręty? Zobaczcie. Wszystko dopieszczone, dopracowane. Po prostu kosmiczna technologia. NASA. I co z tego, panie Robercie, jak nic się... No właśnie, tak jak Krzysiu mówi, co z tego, że my się staramy? No naprawdę staramy się, nie to, że kładziemy lachę na wszystko. Bo staramy się jak najlepiej wszystko zrobić. Dzisiaj Tomek powiązał kupę przyponów. Porobione jest kupę PV-ek. Nic z tego nie ma. Ale mimo to jest fajnie. Klimat jest. Znaczy tamty rok mówiliśmy, albo pogoda kiepska. Ryby nie biorą, no w tym roku pogoda piękna i też ryby nie biorą. No tak jak Krzysiek właśnie powiedział przez chwilę. Zawsze na coś musimy zgonić. Albo na ciśnienie, albo na pogodę. Ale tak naprawdę to wina często, gęsto jest po naszej stronie, tak? Nie ma co tam zganiać na coś, tylko po prostu trzeba się samemu starać, żeby tą rybę złowić i podejść do tego tak profesjonalnie, jak tylko się potrafi najlepiej. Ale zobaczymy. Mamy jeszcze dwie noce, także może uda się coś złowić. Trzymajcie się, nara. Kolejne branie u Roberta. Prawdopodobnie karp. No słuchajcie, dobrze, że akurat byliśmy tutaj, bo takie branie znowu alemiczne. Przed chwilą miałem branie na prawego kija, wyszedł stamtąd blesz. W nocy dwa karpie. Co prawda jeszcze nie zważone, ale tak ten jeden chyba ponad 20 będzie miał. I teraz znowu na środkowego kija. I to nie zanosi się, że to jest leszcz. Będziemy widać, bo ty tak wysoko trzymasz tą kamerę? No widać teraz. Nie ma kamniejszy, bo ja chcę jeszcze w tego kija kamieńca objąć, nie? Ale
teraz jest cienki, ale ciężki. No? Nie no, jak ten sam, jak tamten jest niewywidziony. Co? Nie, bo nie ma ciuchu. O, już nie, nie ma w co się przebrać, no. Tak wyglądasz, jakbyś już w kadrze występował. Ty też. Ale widzisz, dobrze, że chłopaki pojechali. Tak naprawdę nie wiem, jak spotkam tego ich ryby. Tego swojego kolegę, to te wszystkie z wasze ryby. To jest wszystko z waszych miejsc. Zauważ, nie? No. Ja mówię, my musimy je domek. Jeśli się przyjedzie, to pogadamy. Zobaczymy, czy jest może coś wolnego na tego 11. Może uda się coś innego. Bo ja ci powiem tak, coś kurwa do tej 18. Jestem sceptycznie nastawiony. Kurde, wiesz, kurde, nie połapał sewa tam. Na pewno był, na pewno związany przez ciebie. No, ale kulki były przez ciebie nakładane. Ale głównie chodzi o profesjonalne założenie kulek, tak? Ja to mówię, że tutaj robotę robi ta PV-ka ze szprotką. Co robi robotę? Ja mówię, ja miałem na to wyniki. Zawsze na jesienku, że dodaję, jak nie mam szprotki, to tuńczyka tam nie rozbacie za pierwszą. Jak się nawet skapło. Generalnie jest fajniejszy. Baterii jeszcze dużo jest w tym telefonie? Nie ma, widać. Ale ci powiem, że nie chcę krakać, ale on idzie ciężej niż te 20. Jak to będzie naprawdę 20, to jest to... Nie wiem, czy to radosny potrafi. Sam chyba sobie skoczy. To decydował się za coś. Pamiętaj, że ja zawsze polać mogę, no. Fajnie, że była takie kurde 20 parę. No ci powiem, to by było naprawdę wyczynienie sezonu zajebiste. A największego golasa ty masz jakiego? Największego golasa? 21700? 21700. No dobra, to może będziemy rali, jak będzie golasa. Nie, ten co tu jest nie ma 21700 Wolkiem, na pewno. Jak on 23 ważył z Wolkiem, ile te Wolki ważą? Ja ci jak tam okienie, to tak kilogram 800, nawet 2, jak suchy kilogram 400. Ale teraz, tylko jakby go w dwa... Waży się tą busuchy, nie? W miarę. I patrz, wszystkie brania słabe, nie? Delikatny. Ja tu nie jesteś z tym telefonem nad wodą, tak? Odpuść się, bo wypnie. Ja nie wpadam, nie bój się. Ty się pompi, albo telefon się wypnie, proszę odpuść. Możesz się wypiąć? Oczywiście. Skoczy z tego. Tak, wyskoczy ci z tego. A wyskoczył już kiedyś, a? No ale on jest wodoodporny, jo? Wodoodporny, jak ma te spęknięte szkło. Jeżeli nie widzisz, to tam
znajdzie, to go znajdzie. Nie, bo Tomek dzisiaj chciał wejść, ja słyszałem do wody, sprawdzić temperaturę. Kurestwo mocy. Jak to na dół się daje? Widać? No. No i proszę. Mamy takiego karpika 8400. Widzieliście, wziął przed chwilą, to nie wiem, która godzina jest, po 8, 9. No. Ze 140 coś tam metrów. Także karpik bardzo mały, a jak się okazuje, najwięcej mnie wymęczył z tych wszystkich, co zmówiłem. No. Proszę, taki buziaczek, ale zdrowiutka buziurka. Dobra, karpik wraca do wody. Także dzięki Tomasz za podebranie. No słuchajcie, teraz mamy drugą rybkę, która wyjechała w pół do drugiej. Tak, pół do drugiej w nocy. Rybka wyjechała z 4 metrów. Ryba wyjechała z 4 metrów. Mały gnojek. Nawet nie będziemy go ważyć, bo co tam, z pół kilo waży, nie? Nie ma co. Weźmiemy, tylko zobaczymy. Ale widać, że chłopak jest kurwa ambitny, bo... Ale płynie. Ale jedzie. Za złoko pójdzie. Chłopak widać, że kulki lubi. No Tomek, pokaż się tutaj z tym sprzętem. Chodź. Pokaż, co ty z rybami robisz. Sprzęt do uspokajania ryb. Tutaj pokaż. O, taki maluszek. Thank you.
nie lubi pozować. Tomek, spokojnie, to nie jest PB Roberta, także... Ale jest martwisz. O, i mamy takiego, takiego maluszka. Waga nieważna, ale sztuka jest. Wiesz co tam, Krzysiu? Tak. No to tak. Opuszczamy gnojka do wody i bierzemy się za główną gwiazdę dzisiejszej nocy. Czyli chodź Radek, kładź się. Radek, kładź się. Tej nocy gwiazdą to ty byłeś. Że nie widziałem tego, no. Że to na Instagramie. No i to tak cicho. A to samo kabina, bo gdyby on tutaj kręcił kąt, to by było wszystko dokumentowane, no. Tak? Nie, bo to było już po holu, bo on przyszedł do mnie potem po trójnu. Nie, ja, nie, to było jak już worek. No i tutaj mamy karpika, co prawda w worku, ale worek potem zważymy. Karpik wziął około 21 z 4 metrów. Kim waży to? Wtedy będzie najlepsza waga. Jest taki parę tych nabitych, nie? Ale ma 5 gdzie. Kurwa. 23 400 minus kilo 800, tak? 21 600, no. O, teraz może wystąpić do egzekucji. Teraz ja nagrywam. Tak jak mówiłem. Czekaj, no idzie, dobra. Karcik złapany gdzieś koło 21 był jakoś, nie? Z przebojami, bo kolega Tomasz musiał trochę popływać. Skąpał mi się tutaj z tym workiem. Ale wszystko poszło dobrze tak naprawdę i karpik 21 600 po wytarowaniu teraz worka. Szkoda, 21 800 i bym rał. Jeszcze nie jest gotowy. O kurwa. Dobra, synek, spokojnie pójdziesz do wody już, bo już jestem tak zjebany, że... O cię chuj. Paluszek w dupkę. To daj, ja sobie zrobię z nim zdjęcie, jak nie chcesz. Ale grubas. No. Piękna, jesienna rybka. Jeszcze raz? No wiem, zrobić jakieś tam zdjęcia? No są kilka zdjęć, ale ty wiesz, lepiej, żeby z czego wybierać. No jak zrobiłeś, no to może jeszcze raz. Ładne kolory masz, nie? Wyżej, Robert, wyżej.
śmieszne. To nie jest śmieszne. Dobra, ostatnie podejście. No, hop. Jednego szczęścia. Dzięki oczywiście kolegom tutaj, Tomkowi, Krzyśkowi i Radkowi. Super zasiadka, jak na razie dla mnie. Dobra, dzięki. Ale nauczyłem się najlepszy. Na szczęście było owca, nie? Dzięki. O Jezu. O cię chuj. Kurwa. Taki powdzierany jej. To może są w niego jemne po pobraniu. Zobaczcie jak on wygląda. No. Cichał jak chuj. Rolada. Dobrze, no taki... To mogłybyś te dwa pieki, co były szybciej tam to 5 minut, on się zapiął. Nie ruszał ja owczy, ten cały sum go jebną. I sum go jebną. No. Rola, bo on by to w życiu zrobił. No i to jeszcze jaka rola? Jeszcze jaka, jechało, jechało. Zobacz, zobacz jak on jest powdzierany cały. Ja pierdzielę. Zobacz, to świeżą dartę. Zobaczmy kija. Ci norma dnia wyrobiona. No, ale jak jest hało tutaj. Patrz, ty, zobacz. Świeżutkie, bo krew tutaj. Ja pierdzie tak. No, sum niego strzelił. Okay. Nie, bo na początku, jak ja podniosłem kija, to było czuć, że ciężko idzie, no. Ale ten pierwszy moment, nie? Ja się... Pokaż go z drugiej strony. Ale... Radek, uratowałeś mu życie, tak naprawdę. No. Daj mu buzi. Na pocieszenie. Przyprowadzić. On się otarł o śmierć. Patrz, on teraz swoim przyjacielem będzie. Nasza zasiadka dobiega końca. Właśnie się pakujemy. Jeszcze wam pokażę teraz ostatnią rybkę z nocy. Ja o 4 rano, tam z 4 metrów spod 12. Rybka waży 14800. Wzięła na pojedynczą tonącą kuleczkę. Parę zdjęć. Radek, nie zwijaj wędki, bo... Dobrze jest? Bo? No chodźcie tu na chwilę. Chodź Radek. Chodź. Chodź. Darek, zobaczysz, czy dobrze ją widać? Widać. Wszystkich? No i dobrze, no, no, no. O, to jeszcze podziękowaniu. Kurde. Ciężko. O. Jeszcze ta rybka. W podziękowaniu to dla kolegów. Dzięki nim udało mi się złowić 4 karpie. Koledzy też się popisali. Reszcie nałowili, także nie jest źle. Chcesz pani do wody? Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Czy ktoś wam zdjęcie? No, o. Ciuczki ładnie. Dobra. Dziękuję. No słuchajcie, no kurczę, już zakończenie nagrane. Wszystko podwijane, podbierak był na dnie, tylko zostały wędki i na środkowego kija znowu taki, nawet nie będziemy go ważyć, no ale taki pełno łuskacz. Zaraz jeszcze pokażę.
skacze. O. I jest taka piąta rybka. Masz taka w telewizji? W obiektywie jaki taki złoty się wydaje. No. Dobra, mam. Długi, chudy dzień, tam będzie miał z 8, może z 9 kilo tam. Dychy na pewno nie ma. Dobra, teraz to chyba na pewno koniec, chociaż jeszcze dwie wędki w wodzie tak zadowoliły. Raz, kacześć.